Ziomeczki, szybko musimy wracać do wioski. Stało się coś, czego w życiu bym się nie spodziewał. No i szybko musimy działać właśnie w tej sprawie. Dlatego olewamy tę jaskinię, w której byłem ostatnio. Wracamy szybko do wioski, zbieramy itemy, bo jak wiecie, słuchajcie, jeżeli oglądacie serię Abry, a na pewno to robicie, to wiecie, że on na live podróżował gdzieś przez 1 000 000 kratek i znalazł sobie miejsce jakieś docelowe do życia. I teraz ja muszę go znaleźć po całej mapie. Wybaczcie, że taki chaotyczny wstęp, nawet się z wami nie przywitałem, ale po prostu trzeba działać. Dlatego w tym odcinku najpierw będziemy sobie zgarniać wszystkie najpotrzebniejsze itemy i potem będziemy wyruszać do niego, także naprawdę muszę się po prostu śpieszyć, bo on się gdzieś zgubił, tak mówił, że muszę go znaleźć. Słuchajcie, jakie itemy najbardziej mi się przydadzą? Myślę, że żelazo, słuchajcie, może być przydatne, aczkolwiek w podróży, no dobra, na pewno, słuchajcie, łóżko się przyda, bo tu już nie będziemy wracać, ale trzeba to zrobić na spokojnie, bo muszę ogarnąć, jakie itemy są najbardziej potrzebne, a jakie są mniej, bo jednak slotów mam ograniczoną ilość. Telkirów sobie wyrzucimy, wystarczą mi dwa, tak mi się wydaje. Drewno, słuchajcie, na pewno jest bardzo potrzebne, ale teraz mam go za mało. Żelazo, słuchajcie, na razie zobaczymy, czy będzie mi potrzebne. Będzie spoko, jedzonko jest na pewno, słuchajcie, potrzebne. Jest kotek. Panie kotku, słuchaj, ja ciebie wypuszczę, ponieważ może się ze mną przejdziesz. Te 10 000 kratek. Ej, co z nim jest na skrzyni? Kto był na live, ten wie, że on się buduje. No dobra, kota na razie zostawiamy. Tutaj jest Mila, którą oczywiście też odblokujemy. Słuchajcie, trzeba zrobić porządki w tej wiosce. Na przykład, muszę na przykład sobie ogarnąć bardzo dużo jedzonka, ale też wypuścić te zwierzątka, które są tutaj, co nie? No bo oczywiście nie będziemy ich tak zostawiać. Ten właśnie sposób, słuchajcie, chodźmy sobie tutaj, zgarniamy najpotrzebniejsze itemy Abry. On mnie o to prosił, słuchajcie, to nie jest żadna kradzież. Co jest tutaj najbardziej potrzebne? No na pewno piesek do mnie przyszedł, ale nice, słuchajcie, dobra, ogarniamy sobie, czy coś tutaj jest. Dalej, żelazo, żelazo, być może będziemy musieli je wyrzucić. Emeraldy są na pewno bardzo potrzebne. Wezmę sobie, słuchajcie, węgiel, taki się przynajmniej węgiel w takiej postaci się przyda. Złoto, kurczę, słuchajcie, też może weźmy sobie dwa staki, najwyżej zaraz to wyrzucimy. Tego nie będę brał, lapis lazuli, słuchajcie, może też się przydać. Nie wiem, co to jest, magma blok, ale wygląda kozacko, słuchajcie, ja to muszę wziąć. I on ma jeszcze więcej tych skrzyni. Dobra, tutaj akurat nie ma nic ciekawego. Zegarek jakiś połuszony, to też się raczej nie przyda. Ej, te mapki to sobie wezmę. Te mapki to sobie wezmę. Tej mapy chyba nie będę brał. Czy coś jest tutaj? O, silk touch. Dobra, słuchajcie, no to oczywiście, że sobie zabierzemy. Wow, dobra, dobra. Jeszcze, słuchajcie, o, ty no atakuj. A nie, to jest pies, no to jest piesek sypka. Dobra, słuchajcie, będziemy musieli teraz sobie ogarnąć trochę, to mi się wydaje, jedzonka. Ale tu był gdzieś krypcio. Oczywiście jeszcze encha. Ło, myślałem, że to był on, dobra. Ten creeper gdzieś zniknął, dobra, w każdym razie musimy na pewno sobie zabrać enchanting table. Ale na taką, ło, dobra, gościu, nie, nie, nie będziesz nam tutaj wybuchał, kacpra. No nie, co, co, co on zrobił? Nie wierzę w to, słuchajcie, i tak nie ma czasu na to. Dobra, musimy, słuchajcie, wyrzucić te itemy. Przykro mi bardzo. Ale to musiało się chyba stać. Żelaza, słuchajcie, chyba za dużo wziąłem. Oj, zdecydowanie za dużo. Taki kilo, spoko, słuchajcie. Musimy sobie na pewno ulepszyć mieczyk. No bo ten miecz, co ja teraz mam, jest beznadziejny. Ale pozwolę sobie zrobić, gdzie jest tylko crafting table? Dobra, dobra, tutaj jest. Pozwolę sobie z tych diaksów Abry zrobić diamentowy miecz. Wiecie dlaczego? Bo ja lecę go ratować. Także chociaż przynajmniej dwa diaksy by mi pozwolił użyć, tak? Dobra, umówmy się, słuchajcie, pyk. Ulepszamy sobie teraz mieczyk. Ej, nie, no ale to są beznadziejne enchanty. Dobra, trzeba, słuchajcie, coś rozwalić. Ale tym mieczem mogę już rozwalać. Abra w swoją drogą też kazał mi zabrać książeczki. Także dobrze, że to rozwalam w sumie. Teraz tak, panie mieczyku, panie lapis. Sharpness 1. Dobra, słuchajcie, myślę, że możemy sobie to wziąć. Zawsze lepszy sharpness 1 niż sharpness 0. Oczywiście taki kilo w sobie też użyć, ale on już był zrobiony. Ziomeczki, ja mam w prawym górnym rogu napisane coś: Hero of the Village. To znaczy, że uratowałem wioskę. Ten, kto był na live'ie, wie, że pod koniec live'a zaatakowano nas. Ja po live'ie od razu się tutaj przemieściłem, załatwiłem ich. Co prawda trochę szkód narobili, ale udało się to ogarnąć i naprawdę jest spoko. A jeżeli, gościu, ci nie było na live'ie, no to ja nie wiem, co ty robisz w życiu. Dzisiaj wieczorem jest live z kontynuacji tej podróży, którą dzisiaj zaczynamy, także koniecznie łapeczka, subskrypcja i, gościu, widzimy się wieczorem na live'ie, a w ten czas ja zabieram enchanting table, proszę bardzo, teraz będziemy sobie zabierali książeczki, bo one też są bardzo potrzebne, znaczy Abra kazał je zabrać i ja po prostu powiem mu: dobra, gościu, spoko, ale musisz mi zapłacić diaksami. Także te diaksy, które ja mam teraz, może, słuchajcie, połowę mu oddam, a może nie. Szkoda mi będzie bardzo zostawiać to miejsce, bo wiem, że dużo o tym mówiłem, że ja chcę się wyprowadzić, to tam, to ble, 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 ale naprawdę
naprawdę troszeczkę się zżyłem. Do tego jest piesek, do tego jest kotek, którego wydaje mi się, że mogę nie odzyskać, bo on się zbagował, słuchajcie. Już raz tak na live było. Ona usiadła na skrzyni i nie dało się ani otworzyć skrzyni, ani jej odblokować. To było straszne. Mam nadzieję, że Mila, którą tak nazwaliśmy na live swoją drogą, dzięki Soku. Mam nadzieję, że Mila właśnie, ona będzie ze mną szkodziła, ale no te pieski to naprawdę się tak bagują, że gościu, szkoda gadać. Teraz tak, ogarnijmy sobie jakkolwiek EQ. Tego, słuchajcie, nie potrzeba. Wow, ile żelaza, no słuchajcie, bez przesady, ale tyle żelaza się nie przyda, a dwa staki to jest naprawdę dużo. Teraz tak, tego nie potrzeba, zaraz wezmę sobie normalne drewno. Pyk, 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 ustawiamy to sobie elegancko. Golda też tyle nie potrzeba, ale dobra, przeżyjemy. Teraz tak, mam jeszcze troszkę z wolnych slotów. No to tak, na pewno jedzonka muszę sobie dorzucić, ale wolałbym, słuchajcie, ze świnek, a ja tutaj nie mam. Dobra, słuchajcie, nie ma co, musimy uwolnić zwierzaki teraz. Jesteście wolne. Jesteście wolne, tylko słuchajcie, dajcie mi chwilę, dobra? Okej? Dobra, słuchajcie, no bo ja potrzebuję troszkę waszego mięska. No, nie patrzcie na to, słuchajcie, to jest straszne. Ja nie chcę tego robić, jestem zmuszony. Dobra, słuchajcie, tyle wystarczy, reszta jest wolna. Nie, Mila, co ty robisz? Siad. Dobrze, nie, siatuj. Dobrze, słuchajcie, już nie atakuj, chodź teraz ze mną. Nie, jeszcze kurczaki musimy wypuścić, dobra. Także rozwala, ale nie mieczorem. Nie mieczorem, tak? Także kurczaki was też robię wolnymi, możecie sobie chodzić. I najważniejsza, słuchajcie, rzecz. To jest chyba najważniejsza rzecz. Idziemy do lisów. Na dzisiejszym odcinku mieliśmy kontynuować zagrodę dla lisów, czyli to, co tutaj zaczęliśmy robić na live. Pies, jak ty teraz wyjdziesz? No dobra, chodź. Kurczę, no z tymi psami to naprawdę są problemy. Dobra, chodź, słuchajcie, musimy iść do lisów, uwolnić lisy. Tam jest mój mały lisek. Szkoda, że go nie będę mógł wziąć ze sobą, bo on za mną nie chodzi. Ale Abra mi już powiedział, że w tym miejscu, w którym on teraz się znajduje, są lisy, tyle że rude. Także słuchajcie, jeżeli udało mi się oswoić zimowe lisy, no to tym bardziej chyba te rude. No nie, gościu, dobra, tu jest ten tunel, bardzo fajnie. Przynajmniej się nie jestem zgubiony. Jestem też ciekawy, kiedy mi zejdzie ten efekt, ten Hero of the Village. Jestem naprawdę ciekawy, bo nawet nie wiem, co mi to daje. Także spoko, słuchajcie, z takim mieczykiem to ja mogę iść. I tutaj one powinny zaraz być. Tak, słuchajcie, one tutaj są. Dobra. Lisy, lisy, i patrzcie, one uciekają. Te duże uciekają przede mną, a ten mały, on chyba za rodzicami biegnie. Tak, on biegnie za mamusią, ale to jest słodkie, słuchajcie. Czy oni jeszcze raz stworzyli taką rodzinkę? Ej, naprawdę kozacko. Także bardzo fajnie, uwolniłem wszystkie zwierzątka. Teraz wracamy do wioski ogarnąć jeszcze ostatnie rzeczy. No i myślę, że będziemy mogli wyruszyć, bo naprawdę nie ma czasu do stracenia. Swoją drogą nastaje noc powoli. Abra jest na serwerze, także nie tylko ode mnie zależy, kiedy ona minie, ale ja mu napiszę, żeby poszedł spać i... Bo gościu, nie chciałbym podróżować w nocy. No wiecie, to jest jednak niebezpieczne podróżować w nocy, jak tu jest tyle mobów. A tak w ogóle to będziemy szli w tę stronę, jeszcze wam nie powiem. Tam, gdzie jest zachód, tam będziemy musieli płynąć, więc muszę sobie też łódkę zrobić. No ale to już następnego dnia. Trzeba się wyspać, trzeba ogarnąć bardzo dobrze wszystkie rzeczy. Czy Sebek ma jakieś fajne przedmioty? Raczej nie, dlatego gościu mu nic nie będziemy zabierali. Wracamy do naszego domku, zobaczyć, jak tam mój kotek się miewa. Ewentualnie spróbujemy jeszcze pójść spać, weźmiemy łódkę i gościu możemy wyruszać. Panie kotku, proszę tutaj wstać, patrzcie. Klikam prawym przyciskiem i nic się z nią nie dzieje, do tego klikam prawym przyciskiem na skrzynię i nie da się jej otworzyć. Ten kot zbagował mi skrzynię. A co jeżeli bym zrobił coś takiego, patrzcie. Nie, nie tak chciałem zrobić. Łe. O, i teraz słuchajcie, chcę ją przepchać. O, wstała! Ej, i znowu usiadła, co ona ma z tym siedzeniem na skrzyni? Ej, to jest mega dziwne. Okej, 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 teraz tak, robimy w ten sposób. I teraz mogę otworzyć skrzynię. Dobra, siatuj, dobrze, jest bardzo fajnie, kotek jest ogarnięty, oczywiście zaraz go wypuścimy, ale teraz idziemy spać. Możesz spać. Słuchajcie, pisze do Abry, czy może spać. Zobaczymy, co odpisze. Nie no, chyba Abra jest zajęty. A, napisał chwila, dobra, to zaraz będziemy spali, bardzo fajnie. Dobra, Abra poszedł spać, czyli teraz ja się obudziłem. Bardzo fajnie, słuchajcie, ziomeczki. Otwieramy jeszcze ostatni raz tę skrzynię, zobaczyć, czy coś tutaj jest ciekawego. Jest obsydian, słuchajcie, mógłbym go wziąć, no ale sam nie jestem pewien. Wezmę łopatę. Może się, słuchajcie, łopata przyda. Może się łopata przydać. I weźmiemy sobie jeszcze siekierkę. O, to są jednak narzędzia, słuchajcie, to się zawsze może przydać. Dlatego musimy to sobie jeszcze jakoś lepiej poukładać w naszym ekwipunku i lecimy. Tego nie potrzeba, tego nie potrzeba, tego nie potrzeba. Chociaż jajka to sobie zaraz wyklujemy i muszę zacząć sobie przepalać nie jajka, tylko właśnie mięsko. Także tylko mięsko się przepali i będziemy lecieć. Dobra, zobaczymy, czy jakiś kurczaczek z 15 jajek się wykluje. A tu jest, ej, niedźwiedź! 3 kurczaki! Nice! Ej, słuchajcie, niedźwiedzia mamy! Jeszcze na koniec taki właśnie wizytor, taki właśnie gość. Nice, naprawdę bardzo fajnie. Hello, hello, ja cię nie atakuję. Chcesz jeść? A, akurat nie mam jeść. Dobra, gościu, jak chcesz, ta wioska może być twoja. Możesz ją sobie...
O nie, myślałem, że mnie zaatakował. Jak chcesz, możesz bez problemu ją przejąć. Bo ja tutaj gościu, wiesz, zaraz wychodzę, mnie nie ma. Żałuję, że teraz nie jesteśmy na live'ie. Wtedy na pewno moglibyście mi napisać, jakie itemy są najpotrzebniejsze na taką podróż. Albo jakiś plecak, jeżeli jest w Minecraft'cie. Coś takiego na pewno byście mnie poinformowali. A tak to gościu muszę robić z własnej głowy. Tutaj są łódeczki, więc koniecznie sobie zabierzemy łódeczkę. Pyk, dobrze, bardzo dziękuję za łódeczkę. Idziemy po resztę jedzonka i myślę, że możemy wyruszać. Bo koordynaty naszej wioski mam już podane, słuchajcie. -14300, wysokość jest nieważna i -2300. Co oznacza, już wam pokazuję. Co oznacza, jestem dokładnie na szerokości 2300. Co oznacza, że tylko muszę iść do przodu teraz, przed siebie, w tamtą stronę. No ale jest to, słuchajcie, prawie 10 tysięcy kratek. Także naprawdę, gościu, nie jest kolorowo. Ale nie poddamy się. Pamiętajcie, że dzisiaj będzie kontynuacja na live'ie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Domek Maciocha. No słuchajcie, będzie trzeba go zostawić, tylko jeszcze sobie troszeczkę jedzonka zabierzemy. Myślę, że słuchajcie, 23 steki to jest naprawdę dobra ilość. Pytanie, słuchajcie, czemu ja tyle żelaza wziąłem? Sorry, ale jednak sobie zostawię to troszkę więcej slotów. Te dwa sloty mogą jednak mnie uratować. Myślę, że EQ mam naprawdę bardzo fajne. No i co, gościu? Zgarniamy właśnie tutaj dwa steki. Tutaj dwa steki węgla mam, tylko muszę się przekonać, czy na pewno to się robi w ten sposób. Dobra, dobra, bardzo fajnie. Pani Kicio, w sumie tak się nazywa kotek Wojana. Także nie, pani Kicio, odblokowujecie. Jak chcesz, to idź za mną. Pytanie, gdzie jest Mila? Słuchajcie, ona została tam przy lisach. Dobra, przechodząc akurat tam, będziemy mogli zobaczyć, czy ona tam jest. Mam nadzieję, że słuchajcie, no gdzieś się nie zbagowała, no masakra. Musimy się jeszcze pożegnać z villagerami. Dzięki, panie villageru, dzięki drugi, panie villageru. Naprawdę współpraca z wami to była przyjemność. Tu są pieski Abry, ja niestety nie mogę ich odblokować. Czy mogę? Nie, no wiadomo, że nie mogę ich odblokować, także ciężko. Patrzcie, jest Habs, Abera, Limonek, tu, tuś, słuchajcie. Abra was bardzo serdecznie pozdrawia, ale ja niestety muszę was zostawić. Także elo. Spróbujemy sobie, słuchajcie, jeszcze killów ulepszyć. O, to jest dobry pomysł. Co prawda tutaj nie ma już książek, ale dobra, zawsze możemy spróbować sobie go troszkę ulepszyć. Efficiency jest nice, dobra, to bierzemy sobie za jeden poziom efficiency, zawsze spoko jest. Efficiency to jest, nie wiem jak to się przetłumacza, po prostu, że lepiej kopię, na pewno wiecie, o co chodzi. I kotek za mną idzie, o jak słodko, dobra. Dobra, bardzo fajnie, że kotek idzie. Mam nadzieję, że tu będzie Mila. Halo, ej, tak, tu jest Mila. Ona nie mogła wyjść po prostu. Dobra, gościu, teraz ci ratuję, gościu, gościaro. I chodź teraz. Tylko ja tego to nie chcę. O. Dobrze, i teraz i z kotkiem, i z pieskiem lecimy. Może jeszcze będziemy mogli spotkać tę rodzinkę lisów i się z nimi pożegnać. Bo, słuchajcie, tyle co ja nad nimi siedziałem, żeby ich ogarnąć, to naprawdę... Ale na pewno oglądaliście odcinek, także spoko. Trochę się po prostu z nimi zżyłem. O, robiąc te tunele, robiąc te zagrodę, płonie zombiak. Nawet nie będziemy na niego zwracali uwagi. Nie chcę, płonie, gościu. Ej, napiszcie mi koniecznie, co daje mi ten efekt właśnie w prawym górnym roku King of the Village, czyli że uratowałem wioskę. Szkielet do mnie strzela, wewe, gościu, pal gumę. Okej, wydaje mi się, że zaraz powinno być właśnie to morze albo ocean, który i tak swoją drogą ja chciałem przepłynąć jako pierwszy. Tak, mamy to. Mamy to, słuchajcie, teraz zaczynamy wielką podróż. Oby tylko ten ocean był jak najdłuższy, bo wiecie, po oceanie dużo szybciej jednak się pływa, co nie? No wiadomo, wiadomo, że tak jest. Także słuchajcie, łódeczka zaraz będzie postawiona. I słuchajcie, żegnamy się z naszym starym miejscem. Kotek i piesek gdzieś zostali. Mam nadzieję, że słuchajcie, jeszcze się do mnie teleportną. Żegnamy się, pa pa, jak w Teletubbiesiach. No i co? No i wskakujemy. I teraz pytanie, czy tylko w dobrą stronę płynę. Ale mam iść do góry. Pierwsza współrzędna ma się powiększać, a to w zasadzie pomniejszać, bo jest na minusie, ale ja patrzę, jakby nie była minusa. Ta środkowa to jest wysokość nad poziomem morza, także to nie ma dużego znaczenia. A ta ostatnia to jest szerokość, która jest akurat spoko, bo 25 kratek się różni, to nie ma takiego znaczenia. Musimy w takim razie płynąć po prostu przed siebie. Zostało nam, słuchajcie, jeszcze jakieś, nie wiem, 7000 kratek? Ponad 7000 kratek. Także gościu, jakby coś ciekawego się tutaj działo, to na pewno się odezwę. Yo! I co ja mam teraz robić tak naprawdę? Jakby co, 3 godziny teraz mam tak siedzieć? Dzięki, Abra, super, super fajny pomysł miałeś z tą podróżą. Super fajnie. Okej, słuchajcie, ląd się jakiś zaczął. To jest sawanna. Dobra, na sawannie jeszcze nie byłem. Problem w tym, że wolałbym jednak ocean. Jednak na początek ocean jest spoko, bo nie muszę, słuchajcie, chodzić po tym, ale sami widzicie, że to są jakieś malutkie wysepki i chyba omijamy to, chociaż nie, tu jest pustynia.
Dobra, przepłyniemy sobie koło niej. Mamy nadzieję, że tutaj będzie ocean jednak, no bo po prostu szybciej się podróżuje. Mimo że mniej ciekawie, to szybciej. Dobra, słuchajcie, mijamy te pustynie. Chyba nic tutaj więcej nie ma. A to ciekawe, ja myślałem, że to będzie jakiś ogromny ocean na milion kratek. No i nie, dalej sawanna. To się pośpieszyłem troszkę z osądem, ale słuchajcie, popłyniemy sobie o tutaj. Dobra, popłyniemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę będziemy mogli podróżować, bo... No chyba, słuchajcie, 1000 kratek to tak przebiegliśmy teraz, czy przepłynęliśmy. Także nie ma dramatu i zobaczmy, co nas czeka. To jest, słuchajcie, przygoda, na którą naprawdę czekałem. Musimy ratować Abrę, bo on powiedział, że się zgubił. On powiedział, że potrzebuje mojej pomocy. Dobra, ocean jest jakoś kontynuowany, mniej lub bardziej, ale przypomina ocean. Także płyniemy sobie dalej. Okej, może w tę stronę. Nie chciałbym też za bardzo zbaczać z kursu, no bo po co mamy to robić? Jeszcze się tylko zgubię na oceanie i wtedy dopiero będzie. Ale sawannę też bym sobie zbadał chętnie, bo jednak nie byłem na sawannie nigdy w Minecraft. Oczywiście, jeżeli w trakcie tej podróży zobaczymy coś ciekawego, interesującego, jak na przykład rozbite statki albo jakąś fortecę, to tam sobie wejdziemy. Gościu, no ja bym czegoś takiego sobie nie odmówił. Ale na razie nic takiego nie było, więc płyniemy sobie dalej. Hello, jestem sobie płynący Maciuch. Co prawda nie mam najlepszej zbrojki, ale tutaj i tak nikt mnie nie atakuje. Także bardzo spoko. Słuchajcie, ja mam... tarczę w łódce. O! To jest opancerzona łódka po prostu. Przydałaby się jeszcze tarcza w drugiej ręce, a tak chyba można zrobić i wtedy to by dopiero gościu było jechane. Ale jak widzicie, ocean się zaczął. O nie! To jest wioska! Ja już byłem ucieszony, że mamy wielki ocean, który chyba tam jednak się ciągnie, ale do wioski oczywiście wstąpimy. Strzelam jedynie, że Abra tutaj był. No ale trudno, gościu. Jakoś sobie poradzimy. Dobra, stop. Teraz wychodzimy. O! Ej, zablokowałem się! Dobra, udało się tutaj... Ło, dobra, niech ta łódka tutaj zostanie. Zbadamy sobie tę wioskę. Okej, tutaj nikogo nie ma. Ej, w takiej wiosce pustynnej jeszcze nie byłem. Jest kotek, dobra. Panie kotku, ja nie mam rybek dla ciebie. Ale lipa, dobra. A moje pieski i moje kotki się do mnie nie teleportują. To jest wielka szkoda. Jest golem, ej, ta wioska, szczerze mówiąc, ona nie wygląda jak na taką, w której ktoś był. No serio, patrzcie, tutaj w ogóle nie ma śladów, że Abra tutaj był. Także bardzo fajnie. Chociaż ten cobblestone, ej, to jest chyba robota Abry. Tak, czy nie? Wow, słuchajcie, to jest ewidentnie robota Abry. Udało mi się znaleźć. O kurczę, spadłem. Udało mi się znaleźć coś, co on zrobił. Sami patrzcie, że tu są żółwie i jaja żółwi. Problem jest w tym, że one są uwięzione, a tak oczywiście nie może być. Spoko żółwiki, ja wam pomogę, ja mam przecież łopatę. Dawaj, gościu, kopiemy to, niech te żółwie mają jakieś wyjście. Pyk, to sobie oczywiście zostawimy. Kotek sobie pływa. Kot w wodzie! Kto to widział? Dobra, słuchajcie, teraz trzeba jakoś im pomóc, bo przecież one nie będą mogły wyjść. Okej, zróbmy coś takiego. Czy one sobie dadzą radę? Myślę, że teraz sobie dadzą radę. Także my wracamy do wioski się przespać, no bo podróżowanie w ciągu nocy to nie jest bezpieczna sprawa. Nawet na tej wodzie nie wiem, co może mnie spotkać, więc będę znowu musiał napisać dobry, elo, gościu, dawaj do spania. No, napiszę najwyżej, łe, gościu, jestem na misji. O, tak może napisać. Ej, te domki są kozackie, patrzcie. On ma normalnie tutaj kaktusa. Ej, to jest świetne, słuchajcie, podpisałbym go, ale nie mam jak, także my się kładziemy spać. Piszę do Abry jeszcze raz, nie witam wszystkich, tylko czy może spać i elo. I sobie czekamy. To dawaj, bo ja mam wielka podróż. Ja mu napisałem, że mam tak ogromną podróż, że muszę po prostu odpocząć. Ty no ziomek, dawaj, idź spać, idź w kibę, no jest noc. Okej, dobra, jest następny dzień, słuchajcie. Ogarniamy sobie itemy, no bo ten piasek to jednak mi się bardzo nie przyda. Ten cobblestone tak samo, łopatę sobie tutaj położymy. Wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Królika sobie oszczędzimy, co mnie jakiś królik. I lecimy dalej, wioska zbadana. Bardzo fajnie, żółwiki uwięzione. To myślę, że jest duży plus. Bardzo fajnie jednak pomóc komuś. Ale my, słuchajcie, mamy misję do wykonania. Misję i to nie banalną misję. Musimy płynąć dalej. Tylko się upewnię, czy płyniemy w dobrą stronę. Tak, jak najbardziej płyniemy w dobrą stronę, tylko że zostało nam, jakby to powiedzieć, kilka tysięcy kratek do pokonania, a pokonaliśmy jak na razie niecałe dwie. Także słuchajcie, sami widzicie, na live, jeżeli dzisiaj będziecie, to będzie ciekawie. Będzie się działo, mamy bardzo dużo do zrobienia. Tylko chciałbym skończyć ten ocean, bo na live jednak nie chciałbym płynąć, więc wyjdziemy sobie na ląd i na live'iku będziemy sobie już badać ten teren. Patrzcie, znowu sawanna. O nie. Ej, co to jest? Co to jest? Czy to jest wioska, słuchajcie? Czy ja znalazłem kolejną wioskę? Tak mi się wydaje, no bo to wyglądało jak dach. Także musimy sobie tam koniecznie iść. Stop, zabrał. Dobra, żeby nie popsuć... Co jest z tymi łódkami nie tak? Dobra, okej, udało się. Wow, te łódki są naprawdę zbagowane. Mamy wioskę, nice, dobra. Ale kozacko, to jest sawannowa wioska, naprawdę szanuję to bardzo.
Tylko że Abra też na pewno tutaj był. Wow, jaki wodospad. Ej, to kozacko wygląda, patrzcie sami. Wow, dobra, bardzo fajne. Ej, kozacko wygląda ta wioska. Naprawdę jest po prostu bardzo ładna. Jest sianko. Słuchajcie, już wiem, czego zapomniałem z wioski. Siodła. Okej, nie mamy siodła. To jest mój fail, ale Cedek jeszcze będzie mógł dla mnie wziąć rzeczy. Także o to bym się nie martwił. Sprawdźmy sobie tę wioskę. Czy coś tutaj ciekawego mamy? Tutaj nie, a właśnie w wiosce mogą być siodła. Także musimy to sobie zbadać porządnie. Tutaj akurat nic nie ma ciekawego. Pyk, pyk, dobra, dawać mi kowala. O, jest kotek, siema panie kotku, nie zrobię ci krzywdy. Chill, nie bój się. Słuchajcie, te domki są zupełnie inne niż były w naszej wiosce, naprawdę fajnie. Jest mownica, która mi się nie przyda teraz, ale przydałoby mi się siodło. Czułbym się na pewno lepiej, że jednak je mam. No i kolejny kot w wodzie, co to ma być? Ej, naprawdę, tutaj to widać, że to nie są koty, tylko jakieś podrabiańce. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że siodła nie ma w tej wiosce, szkoda. Ale coś myślę, że przez całą naszą podróż możemy trafić jeszcze na co najmniej kilka wiosek. Możecie obstawiać ile, słuchajcie. Już mamy dwie za sobą, ja obstawiam, że trafimy na jeszcze 5 wiosek. O, tak obstawiam, tutaj Kejwik, no chciałoby się do niego wejść, ale no, nie mamy czasu do stracenia, musimy jeść. Teraz musimy wyrzucić sobie jakieś melonowe nasionka, kontynuujemy naszą podróż. Oby tylko tutaj ocean się nie skończył, to by była naprawdę wielka szkoda, bo całkiem sprawnie nam idzie, całkiem dobrze się płynie. Także dawaj, 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 lecimy gościu dalej. No i takie życie w Minecrafcie, no. Płyniesz, trzymasz przycisk W. I tak się po prostu kręci życie. Ja sobie tutaj mogę nawet pospać. No tylko, że nie wiadomo, kiedy będzie ląd. No to by była lipa. Hej, dobra, czy ja mam dobry kurs w ogóle? Dalej mam, ale ujdzie. Co? Ej, co tu się działo? O nie, to są te bąbelki, co wciągają. Ja nie wiem dokładnie, co one robią. Dobra, słuchajcie, tam były takie bąbelki, które wciągają, ale przeżyłem. Okej, po prawej mamy ląd. Czy coś ciekawego? Nie wygląda to jakoś specjalnie ciekawie. Mam nadzieję tylko, że przede mną teraz nie będzie lądu. O nie, i wykrakałem. Słuchajcie, zaczyna się biom, którego nie znam. Czy to jest jakiś kamienny biom? Wow, ej, wioska na tym biomie. To by było coś świetnego. A tak swoją drogą to mamy tutaj cave'a. Fajnie, tylko że ja go jednak minę. Tu mamy inny biom, tu mamy inny biom. I tu mamy jeszcze inny biom, słuchajcie. Cztery biomy naraz, wow. Czy my się zbliżamy do miejsca, w którym był Abra? Ej, patrzcie, iglo. Iglo, nie odpuszczę sobie tego, musimy zajrzeć do tego iglo, bo czasami bardzo śmiesznie jest pod tym dywanem, to mi napisaliście, okej, teraz ostrożnie. Wow, dobrze, udało się bez lagowania, bardzo fajnie, to już jest sukces. I teraz mamy iglo, spoko, zobaczmy, czy tutaj jest piwnica, bo widzę, że Abry tutaj nie było. Dobra, tutaj oczywiście, że nic nie... Nice, słuchajcie, mamy piwnicę, dobra, teraz ostrożnie. Nie wiem do końca, co mnie tam może czekać, bo byłem tylko raz w takiej piwnicy. No ale gościu, lecimy sobie, lecimy. Zobaczymy, czy będą zombiaki schowane. Okej, ej, zombiaków nie ma. A nie, jest zombie villager, dobra. Także tego sobie wypuścimy, bo to jest zwykły villager. Swoją drogą, co to ma oznaczać, że one tutaj są? I mamy, słuchajcie, potiona. Halo? Ej, mam potiona. Dobra, tylko że chciałbym jeszcze tego sprawdzić. No, trudno. A w tej skrzynce? Złote jabłko, okej, to mogę go... Okej, słuchajcie, spróbujemy sobie uzdrowić villagera. Tak mi pisaliście, że złotym jabłkiem można... Nie, nie chciałem cię. Ej, jak ja mam to dać? Wyrzucić mu to? Ej, no co jest? Ty, a może marchewką? Czy takim zwykłym jabłkiem może da się? Nie, słuchajcie, może ta tarcza mi przeszkadza. Ej, może ta tarcza mi przeszkadza. Nie, no to nic nie daje, słuchajcie, nie da się. Chcę odzyskać to złote jabłko. Wiek, czy ja je mam? Tak, także musimy spróbować. Weź mnie nie bij, ja chcę cię uratować. Nie, słuchajcie, to nie działa, muszę go załatwić, bo on inaczej mnie załatwi. Sorry, gościu, próbowałem. Ej, sami widzieliście, że próbowałem. Mamy skrzynię, także odłożymy sobie do niej itemy, których nie potrzeba. Złote jabłko oczywiście jest jak najbardziej w cenie, jest jak najbardziej cool, ale tej potki to akurat nie będę brał, no bo raczej się nam nie przyda. Panie villagerze, o, z nim można się tak tradeować, że nawet emeraldy może mi dać. Akurat nie mam skór, a w wiosce miałem, u nas w wiosce miałem 50 skór. No także zostawiamy cię, uratowaliśmy go. Kolejny dobry uczynek podczas naszej podróży zaliczony. Także wskakujemy na łódeczkę i lecimy dalej. Jest łódeczka przygotowana. Nikt, słuchajcie, by jej nie ruszył. To jest najlepsza łódka. Jak dopłyniemy, jeżeli uda nam się dopłynąć, to wydaje mi się, że powinienem dla niej zrobić jakąś gablotę, która będzie ją wyróżniać, jaka ta łódka nie jest genialna. Albo przynajmniej ją nazwać. Tylko że nie wiem, skąd mogę wziąć znacznik. Pytałem was się na live'ie, ale część pisała, że można znaleźć, część pisała, że łe. I ja w końcu sam nie mam pewności. Na pewno wiem, że we wioskach można znaleźć, ale czy jest jeszcze jakiś sposób, to mi koniecznie napiszcie. A my kontynuujemy naszą podróż. Słuchajcie, będę z wami szczery. Trochę już mi się znudziło to pływanie. Wolałbym jednak, żeby był ląd.
ale nie będę na siłę, słuchajcie, wiecie, sobie wydłużał i utrudniał tej wyprawy. Ale to wygląda, jakby zaraz, słuchajcie, miał być ląd, zaraz miało się skończyć morze. Ej, musimy to opłynąć, bo jednak, tak jak mówiłem, płynięcie jest na tyle praktyczne. O nie, nie gadajcie, że się skończył ten, że się skończyła woda w ogóle. Wydaje mi się, że teraz i tak płynę w dobrą stronę. 2000, nie, to teraz płynę trochę w złą stronę. Okej, no spróbujemy to opłynąć. Mam nadzieję, że się da, a jeżeli nie, no to gościu, właśnie jest ląd. Dobra, tutaj wydaje mi się, że dalej będzie morze. Mam, nie, no nie gadajcie, że się skończyło. Dobra, dobra, wydaje mi się, że słuchajcie, to jest ten moment i po prostu trzeba zostawić łódkę, którą oczywiście sobie zgarniemy jeszcze. Dobra, pit stop, pit stop, pit stop. Spokojnie, powoli. I teraz tak, rozwalamy cię. Dawaj tę łódeczkę. Dobrze, zgarnąłem ją. Ona oczywiście może się jeszcze przydać, dlatego właśnie ją biorę. No i słuchajcie, ten upragniony ląd przeze mnie. Ej, chyba się pośpieszyłem z osądem, bo wydaje mi się, że zaraz może być jak najbardziej ocean na nowo, że tak powiem. Także słuchajcie, przebiegnijmy sobie trochę, żeby, wiecie, nie wskakiwać do tej łódki niepotrzebnie 10 razy. Ale patrzcie, no jest woda, jest dużo wody. Dziwny w ogóle swoją drogą biom. Niby jest ocean, a jednak jest trochę lodu. Jest na pustyni śnieg. To jest najdziwniejsze. Patrzcie, widzicie, jest ląd. Także może dobrze, że jednak nie wskakiwałem. Pyk, pyk, pobiegnijmy sobie teraz w tę stronę. Ej, no dziwne, słuchajcie, myślę, że łódką jednak będzie najszybciej, zwłaszcza, że noc się zaczyna, a na oceanie myślę, że może być trochę bezpieczniej niż na lądzie. Chociaż ja tego nie wiem, ale wydaje mi się, że może tak być. Wskakujmy sobie tutaj. No nie. No nie, naprawdę. Dobra, słuchajcie, mamy chyba definitywnie ląd. Będzie trzeba wziąć łódkę, ale zanim to, to sobie wykupimy norę i pójdziemy spać. O ile Abra może spać, bo jak nie. Nie, topi się łódka. Nie, teraz ja się baguję. Ej, czy wy tak macie? Wow, udało się, to jest naprawdę dziwne. Zgarniamy sobie szybko tę łódkę. Pyk, okej. I musimy sobie szybko ogarnąć jakąś kampę. Gdzieś, gdzie będziemy mogli iść spać. Szkoda, że wioski akurat tutaj nie ma. No ale trudno, ale trudno. Weźmiemy sobie, patrzcie, łopatę. Teraz tak, wykopiemy się troszeczkę w dół. Teraz tak, postawię wam pochodnie, żebyście cokolwiek widzieli. Teraz zrobimy sobie coś takiego. Kładziemy sobie zaraz łóżeczko i idziemy spać. Tylko najpierw muszę się skontaktować z Abrą, czy można. Elo, elo, możesz spać? Ciu? O! Zobaczymy, czy może. Chwila napisał, czyli słuchajcie, on cały czas musi być w jakiejś wiosce, a nie na podróży. To dobrze dla mnie, bo kolejną noc będę miał przespaną, nie będę podróżował w nocy, a wiadomo, że na lądzie naprawdę może być niebezpiecznie. Są moby, których ja nie znam. No i spoczko. Dobra, słuchajcie, kolejną noc mamy przespaną, także bardzo fajnie. Łóżeczko sobie zgarniamy, pochodnie w sumie też możemy sobie zgarnąć. I teraz tak, rozwalamy ciebie, gościu. Wskakujemy sobie do góry. Oczywiście zostawiamy to tak jak było i lecimy w tę stronę. Tylko czy to jest dobra strona? Ej, tak, jak najbardziej to jest dobra strona. Problem jest w tym, że oddaliłem się trochę w tę. Musimy troszkę w tę stronę pójść. Jakieś 150 kartek, więc niedaleko. A potem w lewo, czyli tam, gdzie mam tarczę, będziemy musieli, słuchajcie, iść jakieś 4000 kratek? Tak, 4000 kratek, także jeszcze naprawdę bardzo sporo nam zostało, ale połowę mniej więcej już sobie pokonaliśmy, nawet więcej niż połowę, dzięki temu, że to był ocean. Słuchajcie, ja może lepiej zjem coś. Dobra, słuchajcie, jest idealny poziom, także możemy sobie wyruszyć w tę stronę, tylko sobie jeszcze ogarnę to. Pyk, śnieżkę. O, elo. Tutaj to łóżeczko, tutaj to. Mieczyk w dłoń. Oczywiście bardzo fajny mieczyk z szarpnesem diamentowy. Nie musicie mówić, Abrze, że to jego diaksy. Nie musicie, o, go to nie będzie bolało. I lecimy przed siebie. Teraz, słuchajcie, ta podróż będzie dopiero monotonna, bo gdybym jeszcze miał jakiś las, to bym musiał po nim lawirować, krążyć. A ja jestem na takim biomie, który jest troszkę taki płaski i kompletnie nic tutaj nie ma, więc teraz dopiero będzie monotonnie. No naprawdę, słuchajcie, nie jest to ciekawa podróż, aczkolwiek wiecie, ja teraz będę mówił, łe, nic tutaj nie ma ciekawego. Zaraz jak nam nie wyskoczy banda jakichś zombie villagerów czy coś takiego, to będę miał gacie pełny strachu, że tak powiem. A tego bym nie chciał. Okej, słuchajcie, mamy nowy biom. Mamy nowy biom, to jest to, o czym mówiłem. Czyli coś ciekawszego, jakiś las, nie wiem jak on się nazywa, ale naprawdę jest spoko. Mamy kurczaki, mamy owce, bardzo fajnie. Tylko teraz spokojnie, żeby zejść. Oczywiście tym owcom, kurczakom nie będziemy nic robili. Wyjdziemy sobie tutaj, słuchajcie, zobaczymy, czy jest coś ciekawego. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę już jestem zmęczony tą podróżą. Wow, ale to teraz fajnie wygląda. Jakbym, słuchajcie, jak Tarzan będę podróżował po koronach drzew. Są krowy, naprawdę fajnie. Jak się nazywa ten biom, wy mi tylko powiedzcie. Forest, okej, tak po prostu. Czyli to jest jeden z pierwszych biomów w Minecrafcie.
tylko że jest naprawdę gęsty. To mi się podoba, bo podróżowanie po koronach drzew naprawdę wydaje się bardzo spoko. Jestem ciekawy, czy będą tutaj jakieś rzeczy, jakieś niespodzianki, ale ziomeczki, wydaje mi się, że jak na razie to może być na tyle. Pokonaliśmy ponad połowę drogi, mamy nowy biom, jeżeli jesteście ciekawi, czy uda mi się dotrzeć do Abry, to koniecznie bądźcie dzisiaj na live'ie, gdzieś wieczorem, myślę, że około 21, a żeby to robić, to musicie gościu subskrybować, także dzięki za oglądanie, do następnego i yo!